Cześć tu! I tatuś, siemanko, niezłe wdzianko, lecimy z kolejnym odcinkiem Minecraft Survival. Skończyliśmy na czym? Na? No szybko, bo nie ma czasu. Na punkcie niewidokowym, tylko orientacyjnym, gdzie znajduje się nasz domek. Ale zanim zaczniemy, mam dla ciebie małą niespodziankę. Zamknij oczy, bo to będziemy nagrywać i coś robić. Albo nie, zamknij oczy, wyciągnij ręce. Tylko nie, zamknij oczy, nie podglądaj. Zamknij oczy, nie podglądaj. Zamknij oczy, nie podglądaj. Nie podglądaj, nie podglądaj. Tutaj do kamery, uwaga. Ja ci powiem, a ty powiem 3, 4, ok? Uwaga. 3, 4, otwieraj. Co to mamy? Najnowszy! Co? Sygnilka Secret Box! A wiesz, jak one się nazywają? Zapomniałem. Odkrywcy przygody. Są różne rzeczy, ale co? Nie będziemy to otwierać. To jest trzecia seria. Nie będziemy otwierać, tylko otworzymy w naszym standardowym miejscu, czyli przy naszym stole. To lecimy do stołu? To lecimy do stołu! Siemano, 21 sztuk Milka Secret Box. Gdzie, co jest najfajniejsze? Odkrywcy przygody, gdzie są skamieliny i inne rzeczy, nie otwieraj. To jest trzecia seria. Dzisiaj, bo rok temu, no może ciupkę więcej, rok i dwa tygodnie temu, otwieraliśmy z kim? Z Tobi. Z Tobiaszkiem, czyli Radusem, albo Tobi Lego, jak go znacie, tak go znacie. Radus, sit down please. I witamy, brawami, i za to zostawcie łapkę w górę, że się pojawił, zgodził, bo Tobi się troszkę wstydzi z nami nagrywać, prawda co? Właśnie widzicie jego reakcję, wstydzi się, no ale to taki bieg, ale będzie nam pomagał, bo każdy z nas będzie miał do otworzenia po 7 milek. Zobaczymy co, postaramy się wszystko pokazać, ale też za bardzo nie przedłużać. Uwaga, teraz losu. O, jest i Lucy Pussy, ale dla Lucy nie ma milki, bo. No bo Lucy, pies... dla Lucy jest trująca. Czekolada. Czekolada dla piesków jest trująca, więc jak jecie gdzieś koło pieska no czekoladkę, to nie zostawiajcie. I w ogóle, jeszcze jedno, zanim zaczniemy, szybciuchem. Pamiętajcie, że a propos piesków, nie mogą tego jeść. Pamiętajcie, że te czekoladki wszystkie, które są tu, są dla mnie, bo ostatnio chłopaki mi zjedli czekoladę, która była dla mnie, więc są moje. A ostatnie, na koniec będzie challenge. Każdy z nich będzie miał, ja będę liczył, bo jak liczą spadochroniarze sekundy, czyli 121, 121, będzie każdy miał z nich 5 sekund na zjedzenie całej paczuchy czekolady. Ten, kto nie zje, wy wymyślicie zadanie, pisząc je w komentarzu i potem to nagramy jakiegoś shorta może, jak wykonują to zadanie, więc myślcie, a my lecimy do rozdzielania i do otwierania. Gdzieś jedna zaginęła. O Matko Boska! O Matko Boska, jedna zaginęła. Gdzie jest jedna? Otóż tą Lucy, Tobiaszku, poczekaj, Olusiu, nie otwieraj, kochanie. Dobra, poszukamy jej za chwilę. To ja najwyżej ją, to nie, nie, może u Tobiaszka, u Olusia jest, jak rzucałem na niego, a może jest w samochodzie, jak nakręcałem wstęp do tego filmu. Okej, okay, dobra, na 3, 4, o, ale odezwiesz się? Powiedz dzień dobry widzom. Witam serdecznie. Słyszycie, jak się głos zmieni, to już jest męcizna. Piona, Piona, przywit z bratem Pionę. Piona. To jest naprawdę mój syn pierworodny, a jego brat, chociaż do nas się nie przyznaje i się nas wstydzi. Ale nie szkodzi, uwaga, na 3-4, ale nie otwieramy czekoladek. Czekoladki, możecie sobie jedno otworzyć, a żeby mieć. Czekoladki były na jakim? Będzie wszystko jasne. Uwaga, 3, 2, 1, go. Dobra, pierwsze. Odkryj skarb. No, odkryj skarb. Odkryj skarb. Czyli tu jest czekolada, a tu surprise toys. Uwaga, co tam mamy? Ja niestety mam pierwszą figurę, a nie jest łatwo, bo oglądałem ostatnio odcinek u Marwiki, czy jakoś tak, nie pamiętam jak ona się nazywa. O, kolejny! O nie, a i kolejna figurka, zaraz wam pokażemy. I tam cały czas trafiali kamienie. Poczekaj, bo mówię. Pójdę na chwilę. Nie, nie idź. Pójdę na chwilę po nożyczki. Nie, już poszedł to. Dobra.
Już spokojnie, dobra. A ty co trafiłeś? Świnkę. No nie, świnkę za pierwszym rzutem trafiliśmy trzech. Mamy świnę. A patrzcie, bo one mają różne rzeczy. Ta ma na przykład z tyłu, to jest misiu chyba, takie pokrętełko i tym pokrętełkiem, a on wierci dziurę, to on może to jest ten, nie szop, tylko bubr albo coś. I zobaczymy, a, ta ma zmieniającą się minkę. Nie widzę. A, oczkami tylko rusza i się pojawiają wypieki, jak się zawstydzi. A ty, Olusiu, jaką masz? Ty masz małpkę. Ale nie tak. Patrzcie, też macie z tyłu taki bihajsterek i ruszacie łapkami. Poczekajcie. Jak taki taniec. Miałeś taką karteczkę? Bo mi się podarła przed przypadkiem. Bo tutaj jest diamentowa krowa chyba. Jak dobrze pamiętam, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co ty znajdziesz rzadszego. Dobra, ale szkoda czasu, bo mamy dużo do otwierania. A, i są naklejeczki, możemy poobklejać. To jest najrzadsze. Nasze postacie. Chyba krowa. Krowa, ale diamentowa. Mhm. Nie, nie ma diamentowej. Jest diamentowa. Jedziemy dalej. No weź sobie czekoladkę jedną. Jak zwykle przedłuża. 3, 2, 1, już to byś otworzył. Ja mam kolejnego i teraz co to jest? To jest szop, chyba szop albo tygrysek. A nie, to są prehistoryczne postacie. To jest szablozębny chyba. Nie, znowu mam małpkę. Co ja mam z małpką? O nie, druga małpka. Tu kolejne naklejeczki. Trafiłem jakiś ciekawy kamień, nie wiem. To jest kamień, to jest tak zwany spinerek troszeczkę, zobaczcie. Bierzecie go i jest spinerek, a to jest chyba jajko jakiegoś... Cicho. Kolejne, znaczy nie, cicho. To jest jak jajko sadzone wygląda w ogóle. Jakieś jajko ze skamieniny się rozbiło. Mamy jajeczko i kolejną małpę. Olusiek trafił. Czyli Oluś, jak trafisz trzy małpy, czy jeszcze jedną, to dziś będziesz małpa Olek. Albo Olek małpa. Małpolek. Albo Małpolek. Będzie nowa ksywka dla Olka. Okej, okay. Czekoladki odkładamy. Pamiętajcie, że sprzątamy. Olek, przede wszystkim ty nie jedz, tylko sprzątaj, żeby nie było bałaganu. 3, 2, 1, 8, 5. Tu mamy małpeczki. No na razie brałeś wszystkie figurki, jeden kamień i jedna powtórka. Poczekaj chwilę. Jeszcze o tyle fajnie, bo ja to jakieś resztki w Lidlu znalazłem i kupiłem, a nie w boksie, bo naprawdę widziałem film u Marwiki. U Marwiki film oglądałem, gdzie na 24 chyba 10 albo 20 z kamieniem jakiś znalazłem. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. Jak coś padajcie do niej, mam naprawdę dużo subskrybentów. Dobra, lecimy i 3. 2, 1, go! O, ja mam coś mam nowego. Jakiś kamień. Nie, to jest luneta, która pokazuje, gdzie jest skarb. A no tak, czyli mamy dwie lunety. Gdzie macie te? A ja co, nie umiem otworzyć? Co to jest? No wyciągaj, poczekaj, zaraz zobaczymy. Ja mam skamielinę liścia. O, to byś trafił najgorzej, jak to mówią, na mieście. O, jest w końcu kartka, co tutaj jest, poczekajcie. A nie, tu jest pokazane. A mapa odkrywcy. A tutaj będzie mapa, w sensie tutaj muszę znaleźć. Tak? Nie tu. Gdzie? Mapa jest tu, mamy taką mapę. A, ty trafisz. Zobaczę. Ty też masz mapę z drugiej strony. I tu przykładamy. I nic nie ma. W sensie tu gdzie są czekoladki? Bo to wtedy inne się zmienia. Teraz. Tu gdzie są czekoladki? Tu gdzie są czekoladki? Za bardzo nie wiem, o co chodzi. Na pewno jest powiększające. Zresztą zobaczcie sami. Widać moje paznokcie. I zobaczcie, co widać na mapie, bo ja tu nic takiego nie widzę innego. A nie, widać coś. A nie, to przebija. To przebija to, co jest z drugiej strony. Dobra, mamy to. Lecimy z następnym. Ja trafiłem z kamielinę wreszcie do... Ja chcę otworzyć. To zobacz sobie. Jakiś liść. Nie to. Poczekajcie, tu masz. Poczekaj, bez okularów. Bez okularów? Z drugiej strony. Okej, okay. Lecimy dalej. 3, 2, 1, let's go! Jest kolejny! Jest postać. O, Matko Boska, co to jest? Co to jest? To jest pingwin? Sowa. Sowa, ale co to jest? Tutaj jest ta sowa. To jest pingwin. Albo to jest sowa, piszcie. No jak pingwin w prehistorii. No, zobaczcie, to jest sowa. I co ona widzi? Piłkę do kosza? A raz się zmienia. Nie, to jest jakby kokos albo coś i potem jest pęknięty. Zobaczcie. To
My dzisiaj ewidentnie mamy jakieś szczęście do małp. O, trzecia małpa, ale niestety nie trzecia Olusia. No, czyli mamy tak, sowę. Nie wiem, czy to jest wilk, czy szablozemny, ale to tygrys szabla. To nie wygląda jak, ale to nie wygląda jak tygrys. To wygląda bardziej jak wilk. Małpa, niedźwiadek i świnka. No, świnka jest najfajniejsza jak na razie. Uwaga, lecimy dalej z następnym. A poczekaj, jeszcze Oluś. Oluś, co masz? To obiad miał. Czyli z kamielina liścia? Nie. Nie, masz. Ma lunetę chyba. A co ty. Moment, czemu ty masz jeszcze kolejne? Nie, bo. A bo ty wtedy nie otworzyłeś. Olek, no malutko. Olek trafił z kamielinę. Nie wiem, to ryby? Tak, to jest ryba. Z kamielinę ryby. No to ja trafiłem z kamielinę rośliny. Jak przez to? Przez to. Zawsze jak kiedykolwiek szukałem. No to szukaj. No masz taką lunetę. Dobra, nieważne. Sprawdzimy to po nagraniu. Piszcie nam w komentarzach, jak to się używa. Może to się wkłada w takie oko. I wtedy jest. Dobra. Lecimy na maloko. Dobra. Dobra, uwaga. Mamy 3, 2, 1. Zaraz. Stoi. Uwaga. Proszę, stoi. Postać. Nie, ale mam fajną. To się pewnie no, świeci. To są jakieś żarty. No nie, czwarta małpa. Uwaga, na 3-4 robimy małpy. To wiesz, rób małpę. A jak nie zrobisz małpę, to jesteś małpą. Uwaga, kto nie zrobi małpę, jest małpą. Aż spadły małpy i Tobi jest małpą w takim razie. Jesteś małpą. O nie, nieprawda. Prawda, że nieprawda, Olusiu? Prawda. Prawda, że prawda. Najfajniejsza jest ta nasza mała świnka i sowa. Dobra, małpy są. To mamy. Poczekaj, nic tu nie przedstawię. Czyli mamy już cztery małpy, tak? Tak. Cztery małpy. Sowę. Nie przewracać się. I zobaczcie ja teraz, mam co ja trafię. Ale coś jakiegoś zęba. Jakiego zęba? Ja bym prosił ciebie, żebyś przestał jeść, a zajmował się otwieraniem. Bo ja wiem, co to jest. Jestem ciekawy tylko, czy toś... Aż się sowa z wrażenia przewróciła. O, szczęk. Na razie przesuniemy. Szczęk. To jest, zobaczcie, taki tak, spinacz. O, szczęka dinozaura. La, czy jestem odkrywcą. I tutaj jedna Lady Craster pokazywała, jak ją gryzie. Można do tak zwanego muskania i wyciągania, ja nie mam włosów, to u Olusia jakby miał wszy albo pchły, to można tam wyciągnąć, to zamiast prawda? Włosów macza. Albo podrapać nie, się po nosie. Ugryziemy Tobiasza. Dobra, jest takie, jestem ciekawy, czy to świeci w nocy, poczekajcie na świetle chwilę. Nie, sądzę. Chyba jednak nie, dzwoni Tobiś telefon, ale wytrzymasz jeszcze chwilę. Dobra, lecimy dalej. 3, 4, oj, nie oparł mi się i... Subra stoi. O, a ja mam jakiś chyba... No nie gadaj. Rentgen. No nie, nie piąta mam. Małpa. Ja to... To jeden. Z małpą. Dwa. 3, 4, 5. 5 małp. Uwaga. Kto chce małpę? Kto napisze pierwszy, ja chcę małpę, temu wyślemy małpę. 4 do wygrania małpy. Czyli pierwsze 4 osoby w kolejności, które napiszą małpa, ale nie na premierze, tylko w opisie, dostają małpę. Okay? W komentarzu. Nie. W komentarzu. W komentarzu, tak. W komentarzu musicie. Uwaga, to piszcie, jak chcecie. Tylko wyślemy, nie wiem, po wakacjach, w trakcie wakacji, bo mało czasu mamy. Niektóre są coś. Tobie dropnęło takie coś. Ja, dawaj, bo mi Olszowi ostatnie zostały. A ja muszę skoczyć, bo pewnie w autku zostało albo u Lusia. A, ja miałem pokazać. Ja mam a taki ja jakiś pójdę do rentgen. Zobaczę. Zaraz wrócę. Dobra, ja zobaczę rentgen. A, no to wtedy widać lepiej postacie serca. Zobaczcie, jest taki rentgen. I tutaj mamy takie coś, że coś niby nam powinno pokazać. Może nam to pokazuje, poczekajcie. Chyba coś tu powinno pokazać. A, pokazuje, bo tu są, jak się przyjrzycie, ja dzięki postacie. Temu tu są postacie. Tu jest żabka na przykład. Właśnie, żabki nie trafiliśmy. Żabka, a tu z drugiej ja strony
jest chyba nie słoń, tylko to jest z tymi kłami. Jak to się nazywało? Tobiaszku, jak się nazywało z tymi kłami z epoki lodowcowej? No, mamuty, mamuty. Okej, dobra, lecimy dalej. Uwaga, poczekajcie. 3, 2, 1, go! Otwierają, a ja muszę zaraz skoczyć do auta. Nie, po raz trzeci raz. A nie, coś innego. O, coś po raz innego. Trzeci, teraz. A, powtórka. Co powtórka czego? Z kamieni na ryby. Tobiasz, Oluś trafił kości. Ciekawe. Kości mam te? No kości. A, kości. Kości? Takie są kości. Nie ma kości, to nie. Jak są. Nie. Gdy nie ma kości, to nie ma gości. O, można tak sobie zarymować. Ale fajne te kły musiałem zrobić. I tu macie jakieś wskazówki, co i jak dotrzeć do jakiegoś skarbu albo tego. Ale to wszystko może w następnym odcinku. Oczywiście, jak wam się podoba, to. Wbijajcie na. Znaczy, zostawiajcie mnóstwo łapek w górę i piszcie w komentarzu, że chcecie jeszcze Milka Secret Box. I czy z tym panem, czy bez tego pana. Mi się najbardziej. Czy bez tego pana, znaczy, czy nie, bez tego. Z tego mi się pana. Najbardziej. Dobra. Mi się najbardziej podoba sówka. Najfajniejsza sówka. Szkoda, że nie trafiliśmy diamentówki, ale może w ostatnim, którego idę zaraz szukać, ale najpierw konkursik. Musimy zrobić. Uwaga. Szybko, bo ja muszę lecieć. Wydzwania. Czyli tą ostatnią otwieramy sami? Jaką ostatnią? Ostatnią paczkę 21. Mhm. Chyba, że już jej nie znajdę. Zaraz zobaczymy. Może być Uwaga. Wolka, ale ja nie wiem, gdzie ty tam wysypałeś. No, już sypałem na niego. Uwaga. No, to nie wiem. Czyli musicie wsypać, dobra. Poczekajcie, ja tu pokażę. Do buzi, a, całość. Do buzi, całość. Nie tak, nie tak, z tego. Olej. Z tego i ja liczę do 5. Ci co nie zjedzą mają 5 sekund, muszą pokazać tak, że jest puste. Jak nie zjedzą, piszcie w komentarzu jaki challenge dla nich, nagramy shorta. Uwaga! 3, 2, 1, go! 121, 121, 121, 121, 121, stop! Pokazujcie! Ej, ej, nie oszukiwać! Pokazuj! Ani jeden nie wygrał! Jest! Mamy dwa challenge! Piszcie jaki challenge dla Tobiasza i piszcie jaki challenge dla Olka! Będą z tego shorty. Czekamy na wasze propozycje, a ja teraz lecę szukać ostatnią paczkę. Za chwilę ją otworzymy. Nara, nara. Pa. Znalazłem ją. Była oczywiście w samochodzie, pamiętacie? Nie, jak widzieliście. Co mówiłem o tym, że wkręcę trochę Olusia i tak wysypałem, gdzieś spadło z tyłu. Czekoladki są rozpuszczone, bo w samochodzie jest chyba z 50 stopni dzisiaj. Okej. Okay. Bo to jest, ale to jest moja siódma. Dobra, teraz jak zostawicie przynajmniej 15 łapek w górę, kto nie zostawił, otwiera Olek. Uwaga, liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Olek, otwierasz. 18. No, 18. Miejmy nadzieję. Dobra, uwaga. Otwieramy, Olek otwiera i co tam będzie? Nie. O nie, krówka! Krówka, mamy krówkę, ale nie diamentową! Jest krówka. Kamion! I krówka ma takie ucięto, przez które nic nie widać, ale ona jest do odkrywania chyba też skarbu. I pamiętajcie, są jeszcze różne naklejeczki do nich, to gdzie można je nakleić. Krówka fajniutka. I coś trzeba znaleźć. Help me! Zobaczcie, jest help taka me to karteczka. Znaczy pomocy, jakbyś nie wiedział. O, wszyscy wiedzą. I pewnie tu gdzieś trzeba zobaczyć. A może światełko trzeba przez to puścić? Albo szukać jakoś tak. Tu musimy znaleźć trzecią pewnie postać, która jest zatopiona gdzieś tu. I mamy powiększone. Zobaczcie, powiększają nam się postacie. Nie wiem, czy będzie widać. I pewnie o to w tym chodzi, albo nie, tu gdzieś na skarbie. Piszcie w komentarzu, jak wyszukać ten skarb, który jest tu niby ukryty przez te oczka. Szalony, szalony. Czyli mamy krówkę, mamy misia, mamy, już dodatków nie będziemy, mamy wilka powiedzmy, mamy małpę razy 5. I mamy super sowę i jeszcze ekstra krówkę, która jest naprawdę fajniu, no siunia, jak się patrzy z różnych kątów. Z różnych kątów ruszają to się oczy. To my się chyba żegnamy. No to żegnamy, to mówimy nara, nara, trzymaj ta się cieplutko i do następnym razem. Piszcie, pamiętajcie o challenge'ach dla Olusia i Tobisia, pamiętajcie o łapka w górę i pamiętajcie, kto pierwszy napisze małpka w komentarzu, ale bez żadnych innych rzeczy. 4 małpki są do wygrania.
Wyślę je po wakacjach, nie wiem, zobaczę, jak będę miał czas, dobra. Nara, trzymajcie się, pa!